Nazywam się Marta Łączyńska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w klinice Psychomedic. W swojej praktyce zawodowej spotykam się zarówno z pacjentami indywidualnymi, jak również mam przyjemność oglądania par, a także całych rodzin. Dzisiaj chciałam przedstawić krótki film na temat problemów z dziećmi i terapii z tym związanej. Chciałam przedstawić kilka możliwości, w jaki sposób rodzice, którzy na co dzień doświadczają różnych kłopotów z dziećmi, mogą próbować w drodze terapii poradzić sobie z tymi problemami. Może zacznę od tego, z jakimi problemami bardzo często zgłaszają się pacjenci. Problemy to mogą być takie jak na przykład jakieś trudne zachowania dziecka, z którymi rodzic czuje, że jakoś jest mu trudno, że kiedy dziecko coś takiego robi, to cały jakby dom organizuje się dookoła tego problemu. To może być obniżony nastrój dziecka, to mogą być zaburzenia odżywiania, to mogą być również choroby psychosomatyczne. I kiedy rodzina doświadcza tego typu kłopotów, to często cierpienie, które się pojawia w dziecku, w rodzicu, jest na tyle duże, że warto czasem sięgnąć po poradę fachowca. Ponieważ uważamy, że rodzina jako taka jest coś, czymś w rodzaju systemu, że nie składa się tylko z poszczególnych jednostek, natomiast tworzy pewną całość. I problemy, jakie czasem pojawiają się w dziecku, czy u dziecka bardziej, są czymś, co możemy porównać do czegoś w rodzaju bezpiecznika w sieci energetycznej. To znaczy, jeśli w sieci jest za duże przeciążenie, jeśli podłączymy za dużo różnego typu sprzętów, to czasem dochodzi do przeciążenia i bezpiecznik siada. I tak samo czasem możemy myśleć o objawach naszego dziecka. Jeśli w rodzinie pojawia się za dużo stresu, jeśli rodzina nie radzi sobie na przykład na jakimś etapie życia, z jakimś rozwojowym kryzysem, to wtedy czasem taką osobą, która jako pierwsza daje znać, że coś jest trudnego, że z czymś nie dajemy sobie rady, to jest właśnie dziecko, którego powstaje swego rodzaju właśnie objaw, taki, o którym wcześniej opowiedziałam. I oferta, z jakiej można skorzystać w klinice psychomedic jest bardzo bogata, ponieważ można szukać pomocy indywidualnej dla dziecka, i jakby oddać jakby tutaj problem bardziej tutaj w ręce terapeuty, który bardziej spotyka się indywidualnie z dzieckiem. Jest też możliwość poszukania pomocy dla całej rodziny. Terapia rodziny jest bardzo taką ciekawą formą spotkań, gdyż spotyka się cała rodzina i tak jak ja pracuję z rodzinami, spotykam się z nimi już około 10 lat w swojej praktyce klinicznej, to bardzo ważne jest to, że każdy z członków rodziny ma możliwość opowiedzenia o tym problemie, który rodzina przynosi indywidualnie. Liczy się każdego punkt widzenia każdej osoby. I naprawdę można się czasem zdziwić, jak dużo najmłodsi członkowie rodziny mogą widzieć czy wiedzieć, czy jak bardzo ich spostrzeżenia otwierają oczy na to, w jaki sposób dany kłopot jest przeżywany. Dlatego to jest na tyle taka ciekawa forma, że angażuje wszystkich, którzy są w rodzinie. Każdy ma prawo ze swojego punktu widzenia opowiedzieć o tym, jak widzi dany kłopot, jakie jest jego zdanie. Oczywiście też pamiętam o tym, że najważniejszym podsystemem jest system rodzicielski, bo rodzice mają władzę, mają bardziej większą możliwość decydowania. Natomiast przy takich spotkaniach ważne jest to, żeby każdy mógł opowiedzieć o tym, w jaki sposób daną sytuację przeżywa. Ale to, o czym chciałabym tak bardziej opowiedzieć dzisiaj, na czym chciałabym się skoncentrować, to jest to, że rodzice doświadczający kłopotów z dziećmi mogą również skorzystać, co z pozoru może wydawać się paradoksalne, ale mogą skorzystać z indywidualnej konsultacji bądź indywidualnej terapii. A dlaczego tak się dzieje? A mianowicie dlatego, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, Państwo, którzy możecie mnie teraz oglądać, dorosłych, także kiedyś był dzieckiem. I ta dziecięca strona
te dziecięce doświadczenia, tego, że kiedyś też byliśmy zależni od naszych rodziców, nadal gdzieś w nas żyje, jest aktywna. Nieraz daje o sobie znać w bardzo takich zaskakujących momentach. Moi pacjenci często mówią mi, że jakaś sytuacja wywołała u nich zupełnie niewspółmierne do tej sytuacji uczucia, na przykład niewspółmierny lęk albo złość, bądź też smutek. I na sesjach zastanawiamy się często, dlaczego w danym momencie akurat taka reakcja miała miejsce. I okazuje się, że wtedy dochodzą do głosu takie bardzo pierwotne uczucia, które przeżywaliśmy kiedyś jako dzieci, które mamy niestety tendencję do tego, żeby jakoś odtwarzać w naszym dorosłym życiu. Często ciągniemy ze sobą jakiś bagaż trudnych doświadczeń, nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest właśnie ten rodzaj przeżycia, czy rodzaj doświadczenia, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tutaj chciałam trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób to może, może się przejawiać. Nie jest to bezpośrednio przykład z mojej praktyki, gdyż ponieważ chroniąc moich pacjentów, nie chciałabym ujawniać w żaden sposób historii, które słyszę w gabinecie. Natomiast postaram się przytoczyć taki przykład, taki trochę, można powiedzieć, zlepek różnych sytuacji, z którymi miałam do czynienia, żeby jakoś lepiej zobrazować to, o czym chciałam Państwu powiedzieć. Pierwszy przykład, który chciałam przytoczyć, dotyczy tego, jak czasem rodzice w taki zupełnie nieświadomy sposób, chcąc jakoś lepiej pomóc dziecku, bardzo na jakimś poziomie identyfikują się z przeżyciem dziecka. I tak jakby nadmiernie nie odróżniają siebie, swoich przeżyć od tego, co się dzieje z dzieckiem. Tutaj na przykład mam na myśli takie sytuacje, które zresztą chyba każdy, kto ma dzieci, może obserwować, na przykład w przedszkolu, w żłobku, czasem też w szkole. I są to takie sytuacje, w których dziecku bardzo trudno jest zostawić rodzica i pójść się bawić z rówieśnikami. I często dzieci wtedy na przykład płaczą, to jest takie typowe trzymanie się nogi mamy albo taty. I wtedy można się zastanawiać, co takiego się dzieje, że dziecku jest tak trudno rozstać się, odseparować. Często w gabinecie miałam takie sytuacje, w których pacjenci opowiadali o swoich bardzo trudnych przeżyciach, które sami mieli. Właśnie z tym, że czasem czuli się osamotnieni, że nadmierna, nie wiem, praca rodziców, czy sytuacje, w których nie mieli dostatecznej opieki, powoduje, że sami czują na jakimś poziomie, że nie chcieliby tego samego, żeby tego samego doświadczały ich dzieci. I w związku z tym cierpieniem, czy takim trudnością w tym, żeby samemu pomyśleć, że dawało się radę, że ta opieka była na tyle wystarczająca, że dorosły mógł jako dziecko samodzielnie zajmować się sobą, powoduje, że taka mama czy tata, widząc dziecko, które ma jakoś zostać w grupie, w przedszkolu, już od pierwszego dnia, przeżywa ogromny stres i cierpienie, i w związku z tym, jak to dziecko sobie poradzi. A dziecko, czując, że dla mamy to też jest trudne, że w jakimś stopniu no ona też jakoś się, czuwając jej lęk, też bardzo trudno dziecku wtedy rozstać się i pomyśleć, że to jest bezpieczne miejsce, że nic mu się nie stanie. I wtedy to, co się dzieje z dzieckiem, to, że ona jakoś bardzo próbuje upewnić mamę, że ono jej bardzo potrzebuje. I wtedy często właśnie pojawia się to zatrzymywanie, płacz, bo z tego, co potem relacjonują osoby zajmujące się tymi dziećmi, to właściwie po wyjściu ten płacz nie trwa już długo, że jakoś dziecku daje się odnaleźć w tym miejscu i że ta separacja jest możliwa. I to taki jeden taki bardzo ogólny przykład, który tak myślę dosyć często pojawia się w takim codziennym życiu. Natomiast drugi, o którym chciałam powiedzieć, jest już bardziej takim
wiąże się chyba z takim głębszym kłopotem. Na przykład tego może doświadczać. Tutaj mam taki przykład mamy, która może mieć diagnozę takich napadów objadania się. Kiedy nie można zapanować nad swoim takim odruchem żarłocznego jedzenia, który często też jest, kończy się wymiotami. Tym w takiej rodzinie, gdzie na przykład mama ma diagnozę bulimii. Może się zdarzyć, że dziecko od małego, które się wychowuje w takiej rodzinie, jest tak objęte jakby takim zakazem, ponieważ na przykład można wziąć pod uwagę, że taka osoba, która doświadcza tego typu kłopotów, może bardzo chcieć uchronić dziecko przed swoim losem. Ponieważ sama ma kłopoty z takim opanowaniem jakoś swoich impulsów związanych z sięganiem po jedzenie, które są też uzupełniane z przyjemnością, ale nie tylko na takim poziomie konkretnym jedzenia, ale może się też łączyć z innymi przyjemnościami. I jeśli to jest mama, która na przykład ma kłopoty z tym, z obrazem własnego ciała, z tym, w jaki sposób też nie akceptuje siebie, może w jakiś sposób powodować na takim bardzo nieświadomym poziomie, w różnych gestach, zakazach, nakazach, że powoduje, że w jakiś sposób dziecko na nieświadomym poziomie wyczuwa, że nie może sięgnąć po to. Że na przykład nie może sięgnąć po jedzenie. I może się w takiej rodzinie pojawić kłopot u dziecka, na przykład bardzo wcześnie, z taką diagnozą anoreksji dziecięcej. Kiedy dziecko odmawia sięgania po jedzenie, gdyż czuje, że jest to jakoś związane z bardzo silnym oczekiwaniem mamy, żeby na przykład jej córeczka nie powtórzyła tego jej losu, tego związanego właśnie z niemożnością opanowania sięgania po jedzenie i z tym, co się potem z tym wiąże, z nieakceptowaniem własnego ciała. I na przykładzie takim można jakoś prześledzić, w jaki sposób własne konflikty dorosłego, rodzica, mogą trochę tak jak na ekranie być rzutowane na dziecku. I podczas terapii, kiedy jakoś możemy się zajmować też takimi dziecięcymi przeżyciami, czy dziecięcymi lękami dorosłych pacjentów, często dochodzi do takich sytuacji, w których rodzice bardzo często uświadamiają sobie, czy dochodzi do takiego wglądu, na ile ich problemy naprawdę mogą mieć wpływ na problemy dziecka, że pewna historia zostaje powtórzona. I to, co pacjenci często relacjonują, to to, że jakoś widzą, że ich dziecko staje się kimś odrębnym niż oni sami. I wtedy mogą zostać uwolnione pewne siły dziecka, które już potem może jakoś sobie samemu lepiej radzić z różnymi kłopotami. I dorośli często mówią o takich wręcz nowych narodzinach dziecka, że widzą jego odrębność od siebie i odkrywają, kim oni są, z jakimi oni problemami borykali się jako dzieci, a też odkrywają na nowo swoje dzieci, to jakie one są, jakie one mają cechy, jakim są ludźmi. I myślę, że to jest bardzo ważne i tego też jakoś życzę, dlatego też zachęcam Państwa, żeby próbować odkryć właśnie, kim się samemu jest i kim są nasze dzieci. Zachęcam więc do konsultacji i do ewentualnej też terapii dalej, jeśli się okaże, że to jest taki głębszy kłopot, który wymaga głębszego namysłu, głębszego obejrzenia. A ponieważ wiem, że nie zawsze jest to możliwe, żeby osobiście przyjść do gabinetu, to na ten moment w klinice Psychomedic jest możliwość odbycia konsultacji bądź nawet uczestniczenia w terapii via Skype. Więc jeśli ktoś czuje, że albo ma daleko, albo z jakiegoś powodu przyjście indywidualnie jest trudne bądź niemożliwe, to bardzo zachęcam do konsultacji przez Skype'a. Dziękuję Państwu za uwagę.